W tym materiale zapoznasz się ze specjalną korektą liniową na przełączanie systemu KME Nevo Sky Direct na gaz w przypadku zastosowania emulatora zaworu pompy EZP. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pamiętaj, najeżdżając na poszczególne opcje, znajdziesz dodatkowe opisy w tak tzw. dymkach. Stosując emulację KMN w Sky Direct z zewnętrznym emulatorem zaworu pompy EZP, konieczne jest użycie dodatkowej korekty w momencie przełączania na gaz. Korekta ta dostępna jest na zakładce Korekty F12 strona Unii 1. Jej brak powoduje, że w chwili przełączenia na gaz mieszanka jest za bogata. Korekta na przełączenie dla EZP jest specjalnym trybem korekty uniwersalnej 1 UNI 1 dostosowanej w celu łatwego dobrania wartości korekcji na przełączanie paliw z emulatorem EZP. Po włączeniu korekty UNI 1, aby ją aktywować, należy w podmenu Funkcjonalność wybrać opcję KOREKTA NA PRZEŁĄCZANIE DLA EZP. Pamiętaj! W przypadku aktywowania emulacji EZP i braku korekty na przełączanie dla EZP system ekspercki Sky wykryje ten fakt i zaproponuje rozwiązanie problemu. Najeżdżając na pasek ostrzeżeń system ekspercki Sky wyświetli komunikat o treści EMULACJA EZP JEST AKTYWNA ale korekta na przełączanie z EZP jest wyłączona. Możliwe jest pokazanie strony korekt liniowych i korekty UNI1 oraz ręczne ustawienie tej korekty. Inną drogą jest automatyczne wyznaczenie korekty za pomocą użycia przycisku Skoryguj wartości. Spowoduje to ustawienie punktów korekty zgodne z pracą auta na benzynie oraz doświadczenia inżynierów firmy KME. Możliwe, że konieczne będzie dostosowanie wyznaczonej korekty ręcznie. Teraz opisane zostaną właściwości i zalecenia kalibracyjne dla korekty na przełączenie z EZP. Pamiętaj, w przypadku tej korekty nie można dodawać ani usuwać punktów. Punkt pierwszy nie może być zmieniony. Korekta zawsze równa 0%. Punkt drugi może być przemieszczany tylko w poziomie. Korekta dla niego zawsze będzie wynosić 0%. Należy tak dobrać jego położenie, aby wartość ciśnienia podczas pracy na gazie mieściła się między punktem 1 i 2. Punkt trzeci należy dobrać doświadczalnie, obserwując korekty OBD i dawki benzyny podczas przełączania. Zaleca się początkowe umiejscowienie tego punktu na poziomie ciśnienia listwy, na biegu jałowym na benzynie, a następnie doregulowanie jego położenia dla danego samochodu. Punkt czwarty będzie domyślnie przyjmował taką samą wartość korekty jak punkt trzeci. Istnieje możliwość przesunięcia ostatniego punktu poniżej punktu trzeciego w celu zastosowania agresywniejszej korekty dla wyższych wartości ciśnienia benzyny. Pamiętaj, w przypadku tej korekty nie można zastosować korekty dodatniej dla żadnego punktu. W następnym odcinku opowiemy Ci o zakładce OBD. Pozdrawiamy zespół Akademii KME.